Anarchiczna Zbroja 2. To najlepsza zbroja na Anarchii GG, jaką można zdobyć. I dzisiejszym moim celem będzie właśnie ją mieć. Lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Dobra, słuchajcie, więc sytuacja jest taka. Odłożyłem sobie specjalnie na dzisiaj dwa miecze. Te miecze nie są jakieś specjalnie dobre, ale mam na rynku wystawione pewne przedmioty. Dwa staki zaczarowań przedmiotów. I zdejmuję je w tym momencie, słuchajcie, ponieważ nie sprzedały się. Moim dzisiejszym zadaniem jest trafić jak najlepszy miecz i go wystawić. Trafiłem już jeden miecz 41, dzięki któremu mam w tej chwili 130 tysięcy, więc jestem prawie w stanie kupić sobie dwie części takiego pięknego armoru. Ale próbujemy w takim razie. Dzisiejsza belka, mam nadzieję, że ustawiona zostanie wysoko. Jeżeli miecz trafi się powyżej 37, to będziemy zapisywać na pewno, kurczę blade. Mam przynajmniej nadzieję, słuchajcie, że dzisiaj z racji materiału dropnie nam jakiś lepszy miecz. Szczerze. Czemu zawsze jak, kurczę, nie mam nagrywania, to trafiam niesamowite po prostu te staty. Zbliżamy się powoli do końca pierwszego staku i nie cieszy mnie to absolutnie, bo liczyłem, że... Oh damn, to jest naprawdę beznadziejna sytuacja. Pierwszy stak poszedł, słuchajcie. I na razie... Szczerze, gorzej niż tak jak randomowo sobie zmieniam pojedynczym zaczarowaniem przedmiotu. 44%! Uhuhuhu! Oh my godness! Dobra, mamy to! Mamy to, moi drodzy, więc drugi mieczyk w tej chwili próbujemy. Tu już raczej się nie spodziewam jakichś niesamowitych wyników, aczkolwiek może jeszcze nam siąść jakiś dobry procent tutaj, tak żeby móc go wystawić i będziemy o krok bliżej, słuchajcie, od zdobycia wymarzonego, no niestety nie, ale pełnego, anarchicznego dwa seta. Dobra, słuchajcie, udało mi się opchnąć miecz. Mam w tym momencie 347 tysięcy i myślę sobie, że kupimy w tej chwili zbroję anarchiczną drugiego poziomu. Oczywiście ja będę celował w te najtańsze elementy, bo fajnie byłoby sobie ją całą kupić. Z tego co widzę, tak części anarchicznego 2 chodzą za mniej więcej 70 tysięcy. Hełmy są trochę droższe, więc kupię sobie oczywiście najtańsze na rynku. Do tego jeszcze będę musiał kupić książki, ale książki to szczerze mówiąc dużo mniejszy wydatek, aniżeli same elementy zbroi. Patrząc też na to, że kupiłem tutaj trochę taniej te spodnie i nawet zostanie mi trochę jeszcze kasy, słuchajcie, którą będę mógł z wielką chęcią zainwestować w dużo różnych ciekawych przedmiotów. Ale ja bym sobie tak jeszcze patrzył, tu mamy z niepodpaleniem, ale i tak wezmę sobie budki, tu niepodpalenie najwyżej później sobie kupię i załóżmy więc moją, słuchajcie, nową zarąbistą, kurde, zbroję. Wygląda kozacko. No, niesamowite. Zostało mi jeszcze 60 tysięcy. Będę musiał jeszcze, słuchajcie, zmienić sobie tak, żeby mieć zaklęcia na tej zbroi. Ale wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie w tym momencie. 66 tysięcy jeszcze zostaje ze mną, więc myślę, że jakieś flipy na rynku porobię dzięki temu. Pięknie, ładnie. Muszę tylko, jak mówię, sobie dokupić jeszcze, słuchajcie, zaklęcia do tych przedmiotów. Bo niestety bez takiego niepodpalenia czy szybkości, no na razie szybkość nie jest mi potrzebna z tego, co widzimy. Ale no mówię, regeneracja, niepodpalenie i szybkość byłoby fajnie. Zobaczmy od razu w sumie, ile na rynku to kosztuje. Mamy tu regenerację za 8 tysięcy, ale wziąłbym sobie od najwyższej ceny i spojrzałbym od najtańszej. 5 tysięcy, dobra. Dobra, najwięcej będzie nie kosztować prawdopodobnie niepodpalenie, bo to tam co swoją drogą, kurde, regeneracji i tak dalej. Regeneracja jest akurat szybka. Pośpiech, to jest na kilo w zaklęcia. Ja potrzebuję szybkości, bo kiedy skończy mi się, słuchajcie, mój nietoperek, będę tego bardzo potrzebował. I brakuje już mi tylko i wyłącznie niepodpalenia. Okej, niepodpalenie z tego co wiem, to jest właśnie ta czerwona księga. Najtańsze z tego co widzę jest za 11 tysięcy. No i pozwolę sobie je kupić, szczerze mówiąc, bo bardzo jest to potrzebne zaklęcie. Dobra, odkładam sobie tą zbroję na razie tutaj, z nią pewnie jeszcze co nieco będę robił. W ogóle 40 tysięcy mi jeszcze zostało, ja jestem bardzo zadowolony. Dobra, więc czas się tepnąć na losowe, słuchajcie, kordy i kurde lebele sobie dodać te książeczki. Dobra, jestem gdzieś, kurczę, mam nadzieję, że nikogo w pobliżu nie ma. Pierwsze co, to muszę wbić pewnie trochę leveli. Dobra, mam 15 powiedzmy level, zobaczymy czy mogę już dodać sobie do klaty regenerację. Regeneracja jest akurat najmniej potrzebna, aczkolwiek też fajnie ją mieć, jak już mam mieć, słuchajcie, dopasowany idealnie set na przyszłe ewentualne klepy. Myślę, że warto. Dobra, czas więc wrócić na spawna. Ja myślę, że warto by było przetestować ten set, słuchajcie, w praktyce. Lecę tam, lecę, szykujcie się do tepa. Robię wasz zrzut, normalnie jak z helikoptera, czego przelatuję. Wpisuję akcept w powietrzu i spadacie prosto na strefę. Zrzucam was, au! Czemu ty się bijesz z ziomkiem, z lizakiem i Elką? 2 CBT! O, kolejny eletrasz. Czekaj, gonię... Jezu, gonię za czekod jak sikiem akurat.
O, Diaksik miał tu trapa. Czekaj, bo płynę za nim. Dobra, tak, no właśnie nie tepnij, pozdrów mamy. Cyfr, weź mi powiedz, czy znasz takiego gracza jak Mopski. Dobra, dobra, dla CBT, jesteś? Ogółem, moglibyśmy przegadać, moglibyśmy się podzielić, wiesz o co chodzi. I temy macie. To kto od ciebie jest? Okej, okay, dobra, to ten jest od ciebie. Co, ktoś się z was rzuca z siekierą od razu, żeby to skopać? Hej, ja Diaksiki! Diaksiki, wie za mnie? Chyba nie, pologali albo mi zniknęli. Ja mam. Jak coś ty warto wróć, bo my jesteśmy tutaj z dwoma tymi. To właściwie też trzeba. Ten ziomek nie ma tridentu nawet. Pytaj się 2CBT9, czy... Myśmy też mnie trafić. Nie wiem, czy ja sobie też nie wezmę tego. Bo mnie zerwaj już, ziomek. No ale nie, są, nie ma się... Ja jestem pod wodą w tej chwili, wiesz? No bo to nie wiem, średził bezpiecznie, bo zaraz się cud otwiera. No dobra, miałem Elkę, mordo, przecież. Ja też tak nie mam. Oj, go bijemy jakiś. Nie. O, ich będzie klep, oni klepie. Ten od 2CBT9 klepie ich. Dobra, typek sypnął. Byś tak pomógł? Już się nie gotowy, ale... Ej, na niewidzce ktoś jest! Nie, weź go, weź go, weź go. Leży. Otkę niewidki podniosłeś jego. O, no, nie jest. Rozwal to, nie? Złapałem nic. Nic nie dostałem. No nie, serca były. Chodźcie, drapa znakiem, drapa znakiem. Wybierzecie. Gdzie jest drapa znakiem? O, łapy. Ja mam lagi. Uważaj, lighter bije. Biją już was. Gdzie jesteś? Gdzie jestem, trap? W tej jaskini. Sypnął ktoś. Nie idzie do was. Dobra, robisz to. Weź to, pomóż, cyfer. Nogaj go. No już boi się. My tu jesteśmy. Ja się z nim klepię. Nie wchodźcie tak w trapa. Weź go, słuchaj, do trapa, weź go. No bo nie, ja myślałem, że jest trap z drugiej strony. Musisz mówić, z której strony jest trap. Sorry. Ty wracamy go do trapa. Tepam was. Dobra. Tem. Dawaj, nice, dobra. Idziemy go chlebać w trójkę. On odpala jest, bo widział, że z trap z nakiem. Ej, cyfer, bo ty padasz. Co? Tu. No padasz. A ty coś jedz, cyfer, nie? Jem. Dawaj, on pada. Kurde, odleciał. Nie, 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 nie,